8 lutego wspominamy świętego Stefana z Grandmont, zakonnika. Stefan urodził się około 1046 roku w Thiers w Owerni w rodzinie szlacheckiej. Nie są znane fakty z jego młodości. Już jako dorosły osiedlił się w ustronnym miejscu w pobliżu miasta Limoges. Prowadził bardzo surowy tryb życia. Jego rytm wyznaczała modlitwa i pokuta. Nie zaburzała go nawet praca. Jego pożywieniem był chleb i woda, a za posłanie służyła mu skrzynia. Stefan bardzo często odmawiał psalmy. Miał szczególne nabożeństwo do Trójcy Świętej. Tak jak jego życie, tak też jego modlitwa była prosta. Jednak ten porządek dnia był często zakłócany odwiedzinami ludzi, którzy przychodzili coraz częściej do niego po radę, a wielu z nich przyłączyło się do niego i podjęło ten sam sposób życia, gdyż imponował im surowy i pokutniczy styl Stefana. Choć tego nie planował, powstała koło niego wspólnota pustelników, z których powstało zgromadzenie o nazwie Zakon z Grandmont. Gdy Stefan czuł, że jego życie wkrótce się skończy, kazał zanieść się do kaplicy, uczestniczył we mszy świętej, przyjął sakramenty, a jego słowa „W Twoje ręce, Panie, powierzam ducha mego” były ostatnimi, jakie wypowiedział, i tam zmarł 8 lutego 1124 roku po około 30 latach życia pustelniczego. Papież Klemens III zaliczył go w poczet świętych 21 marca 1189 roku, 65 lat po śmierci Stefana. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce, święty Stefan wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.